Od 30 września do 31 października 2022 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków w ramach działania Zarządzanie ryzykiem. Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Hodowcy drobiu, bydła lub świń będą mogli skorzystać z możliwości dofinansowania ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia szkód w hodowli. Na ten cel przeznaczono 108 milionów euro. O taką pomoc mogą ubiegać się hodowcy, którzy po pierwsze mają zarejestrowaną działalność produkcyjną w tym zakresie. Po drugie mają tytuł prawny do nieruchomości, na której chów z tych zwierząt jest prowadzony. Następna sprawa, mogą o tą pomoc ubiegać się również przedsiębiorcy zagraniczni, jeżeli prowadzą na terenie Polski działalność gospodarczą i zarejestrowali się w KRS-ie najpóźniej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. I również wspólnicy spółki cywilnej mogą o taką pomoc się ubiegać. Pomoc może być przyznana producentowi rolnemu, który w umowie ubezpieczenia ubezpieczy od strat dochodów spowodowanych salmonellą co najmniej 1000 sztuk kurcząt rzeźnych lub 1000 sztuk gęsi rzeźnych lub 1000 sztuk indyków rzeźnych lub 1000 sztuk drobiu nieśnego lub 4 sztuki bydła lub 14 sztuk świń. Dofinansowaniem nie będzie objęty chów kaczek, gdyż ten gatunek nie jest zagrożony salmonellą. Tutaj warunek jest prosty. Wystarczy mieć zawartą umowę ubezpieczenia przeciwko ryzyku zarażenia salmonellą, ale również nie można pozyskać dofinansowania z innego źródła do opłacenia tego ubezpieczenia. To dofinansowanie to 70% wartości składki ubezpieczenia, ale tutaj ważne jest, żeby w samej umowie była zawarta taka klauzula, że ubezpieczenie będzie wypłacane wówczas, kiedy szkody obejmą co najmniej 20% wartości produkcji. Również nie może dotyczyć okresu objętego ubezpieczeniem przed 1 kwietnia 2022 roku. Warunkiem wypłaty przez ubezpieczyciela odszkodowania z tytułu wystąpienia ogniska salmonelli będzie potwierdzenie wystąpienia ogniska przez powiatowego lekarza weterynarii. Salmonella jest bakterią, która powoduje jedną z ważniejszych zoonoz, jeśli chodzi pod względem ekonomicznym w Polsce. Jest groźna zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi. Należy do rodziny Enterobacteriaceae, pośród nich wyróżniamy dwa gatunki. Enterica i Bongori, i to właśnie Enterica odpowiada za większość zakażeń u ludzi i zwierząt. Zakażenia dotyczą zarówno drobiu, jak i trzody chlewnej, również krów, ale także zwierząt towarzyszących. Aby uchronić stado przed salmonellą, należy przestrzegać bioasekuracji. Salmonella jest taką bakterią, którą możemy przenosić poziomo, czyli przenosimy ją na butach, na kaloszach, również nanosi się na wentylację, na karmidła, na poidła i zła dezynfekcja, mycie tych urządzeń, które służą do karmienia, do pojenia, do wentylacji, może skutkować dalszym etapem zakażania następnych pokoleń. Zdaniem lekarzy weterynarii skala zakażeń salmonellą u bydła i trzody jest trudna do oszacowania. Jeżeli chodzi o drób, realizujemy programy monitorowania i mamy te dane dosyć konkretne. Natomiast w przypadku bydła i trzody chlewnej bardzo często dochodzi do nosicielstwa u zwierząt starszych, które nie interesuje ani rolnika, bo gołym okiem tego nie widać, objawów nie ma. Nie zgłasza tego lekarzom i nie wie o tym też inspekcja weterynaryjna. Także to są nie do porównania zjawiska, natomiast mamy świadomość tego, że ta salmonella w populacji zarówno bydła, jak i trzody chlewnej jest. Tak to wygląda. Dlatego właśnie w przypadku drobiu, gdzie te straty są wymierne i bardzo duże, programy istnieją, monitorujemy, zwalczamy dosyć skutecznie. Natomiast w przypadku trzody i bydła, ponieważ te straty nie są takie bezpośrednio mierzalne, bo one są powiedzmy jakimiś tam spadkami produkcyjności niewielkimi, a ewentualnie objawy kliniczne dotyczą tylko zwierząt młodych, no to tutaj rzeczywiście na dzień dzisiejszy nie ma takich bardzo realnych programów, które by dały nam obraz tego zjawiska, a tym bardziej pozwalały na jego zapobieganie bezpośrednio. Salmonella pojawiła się tak naprawdę jako choroba cywilizacyjna trochę, bo te choroby, które kiedyś były powszechne, choroby z przodu pokarmowego, to były choroby brudnych rąk tak zwane.
Salmonella jest, ma troszeczkę inną specyfikę. To nie jest taki przypadek jak na przykład gronkowiec, zatrucia gronkowcowe. To jest bezpośrednio ze stanem higieny związane. W przypadku Salmonellos jest to trochę bardziej skomplikowane. Ich obieg w ogóle w przyrodzie jest trochę inny. Duże znaczenie ma tu nosicielstwo bezobjawowe, krzyżowe zakażenia, które niekoniecznie muszą wynikać z jakiegoś braku higieny, ale czasami z błędów technologicznych. Także trudno powiedzieć, czy kiedyś było lepiej, czy było gorzej, ponieważ no, ta salmonella tak naprawdę dziś przy intensyfikacji produkcji jest znaczącym problemem. Kiedyś była mniejszym tak naprawdę. W przypadku hodowli drobiu straty spowodowane salmonellą mogą być duże. Dlatego właściciele kurników dbają o to, by nie zarazić stada. Jesteśmy firmą, spółką tak naprawdę, która produkuje piskęta jednodniowe rasy mięsnej, czyli dostarczamy piskęta do hodowców, którzy później tuczą je przez 6 tygodni i oddają do ubojni. U nas produkcja jest tak naprawdę od początku do końca jest kompleksowa, czyli zakupujemy stada reprodukcyjne, rodzicielskie z innych wylęgarni, które mieszczą się poza terytorium naszego kraju. Odchowujemy je do 19-20 tygodnia, przewozimy później na fermy produkcyjne i od 25 tygodnia życia takiego stada pozyskujemy jajka wylęgowe, które lężymy w naszej wylęgarni. Obostrzenia, które mamy wprowadzone, są na pewno bardzo restrykcyjne, począwszy od badania stada reprodukcyjnego, które przychodzi jako jednodniówka do nas. Obowiązkowo badamy takie stado w ZHW w kierunku salmonelli, po to, żeby wykluczyć jakiekolwiek tutaj przenoszenie drogą pionową salmonelli na nasze stada, na nasze obiekty. Dodatkowo w czasie odchowu i w czasie produkcji co 2 tygodnie każdy obiekt hodowlany, czyli tak naprawdę każdy kurnik jest oddzielnie badany w kierunku salmonelli. Są to badania właścicielskie, jak i badania urzędowe. Dodatkowo posiadamy certyfikat QS, czyli tak naprawdę bezpieczeństwa żywności, wydany przez niemiecką firmę, która tak naprawdę jeszcze nakłada do nas dodatkowe obostrzenia, dodatkowe wytyczne, którymi musimy się kierować zarówno w bioasekuracji ogólnej, jak i stricte w kierunku salmonelli. Mówię tutaj o deratyzacji, o wszelkiego rodzaju zapiskach, o wszelkiego rodzaju takiej szeroko pojętej bioasekuracji. Należy podkreślić, że w Polsce bakterie salmonelli stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego, gdyż są najczęstszą przyczyną zatruć pokarmowych. Przede wszystkim każdy z naszych pracowników posiada aktualnie badania sanepidu w kierunku nosicielstwa na salmonellę. To jest pierwsza sprawa. Każdy samochód, który wjeżdża na fermę, czy to jest samochód z paszą, czy to jest samochód z gazem, czy z czymkolwiek innym, jest dezynfekowany na bramie dezynfekcyjnej. Dodatkowo każdy kurnik jest obsługiwany przez przypisaną do niego załogę, także nie ma możliwości, żeby pomiędzy kurnikami i stadami reprodukcyjnymi doszło do jakiegoś przejścia człowieka. Salmonella może być groźna dla hodowli zwierząt gospodarskich i drobiu, dlatego warto zabezpieczyć stado przed ewentualnymi stratami. Pozwoli na to działanie Zarządzanie ryzykiem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dodatkowe wsparcie dla producentów rolnych jest zawsze dobrym rozwiązaniem dla całego systemu gospodarowania. Mówimy tutaj o wsparciu producentów, którzy ryzykują bardzo dużo. Ryzykują bardzo dużo, bo jest nie zawsze ryzyko ceny gotowego produktu, ale także zagrożenie chorobami, które występują i na które tak naprawdę nie zawsze mamy stuprocentowy wpływ. I jeżeli są dodatkowe środki, które zagwarantują to bezpieczeństwo finansowe rolnika i jego rodziny, na pewno jemu jest funkcjonować znacznie łatwiej. Ponadto mówimy tu także o zabezpieczeniu produkcji, czyli mówimy tutaj o bardzo szerokim bezpieczeństwie żywnościowym. Jeżeli rolnik będzie miał dodatkowe gwarancje, że jeśli wystąpią zagrożenia, wystąpią choroby, chociażby tutaj zagrożenie czy zagrożenia wystąpieniem salmonelli,
być może chętniej będzie podejmował decyzję o rozwoju swojego gospodarstwa, o produkcji, po to, aby zabezpieczyć nasz kraj w żywność, abyśmy byli tego bezpieczeństwa pewni. Przypomnijmy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadziła nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania Zarządzanie ryzykiem. Wnioski składamy od 30 września do 31 października w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Można to zrobić osobiście, można zrobić to przez pełnomocnika, można nadać przesyłkę rejestrowaną w placówce Poczty Polskiej albo skorzystać z naszej platformy PUOP. Proces rozpatrywania wniosków będzie przebiegać zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Znaczy po okresie przyjmowania wniosków zaczniemy ich rozpatrywanie i na to mamy 2 miesiące czasu. Z tym, że oczywiście nie wliczamy w ten czas tego czasu, który będzie poświęcony na złożenie wyjaśnień bądź uzupełnienie wniosku. I po wydaniu decyzji mamy jeszcze 30 dni na przelanie środków na konto beneficjenta.